Plac Bartosza Głowackiego już po raz 24 gościł wielu wystawców z całej Polski w ramach Jarmarku Dominikańskiego. Stoiska jak zwykle wypełniły się tradycyjnymi przysmakami oraz rękodziełem, a w tle rozbrzmiewała regionalna muzyka. Jarmark Dominikański to wieloletnia tarnobrzeska tradycja, bez której trudno wyobrazić sobie pierwszy weekend sierpnia. Plac Bartosza Głowackiego, podobnie jak przed wiekami, na nowo stał się zatłoczonym i gwarnym rynkiem. Pogoda dzisiaj co prawda nie rozpieszczała nas rano, ale jak widać w tej chwili pogoda jest dobra i faktycznie tarnobrzeżanie wyszli. Przyszli na plac Bartosza Głowackiego, ulicami Tarnobrzega faktycznie sunął tłum jak jechałem. No więc zresztą widać już w tej chwili, tych stoisk jest sporo. Faktycznie Tarnobrzeg żyje i tak jak w czasie potańcówek, tak w czasie Jarmarku Dominikańskiego faktycznie miasto żyje. Miasto zupełnie wygląda inaczej. Myślę, że jest weselsze, radośniejsze. A przede wszystkim ludzie korzystają z tego, co widać, co mogą tutaj mieć, co mogą dotknąć, co mogą zjeść, napić się. A może czasem potańczyć, bo kto wie? Tegoroczny jarmark gościł ponad 100 wystawców z niemalże całej Polski. Prezentujemy, proszę bardzo, produkt polski. Z różnych regionów Polski mamy różne uważanki, różne smaki. No mamy tu pozycję na słodko i tamta pozycja jest na wytrawnie. Czyli tak, mamy solone, z czosnkiem, cebulowe, serowe. Na słodko mamy czekoladowe, z makiem, maślane, cynamon. Także zapraszamy wszystkich chętnych na uważanki świeże, piękne, pyszne, polskie. A które są najpopularniejsze? Mazowieckie i powiem, które pokażę. To są uważanki miodowe, jeszcze od dawien dawna przedwojenny przepis. Kiedyś zakładali to panna młoda na szyję i to były korale do jedzenia. Mieszkańcy mogli także zasmakować w kultowych już pajdach chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym, zakupić rozmaite słodkości, przyprawy, sery, trunki czy regionalne miody. Przyjechałem tu z naturalnymi miodami, z pyłkiem, z pierzgą, oprócz tego z miodami pitnymi, różnego rodzaju kosmetyki na bazie produktów pszczelich, maście, propolisy. To są miody naturalne, miody z dodatkami owoców, lipowe, gryczane, wielokwiatowy, rzepakowy. Które są najpopularniejsze? No najbardziej to wielokwiatowy, lipowy, to są takie hity. A najzdrowsze? Wszystkie. Na jarmarku nie mogło zabraknąć także rozmaitego rękodzieła. Biżuterii, rzeźb, antyków, ceramiki i wszystkiego, co stworzone z pasji. Dzisiaj przedstawiam swoje prace szydełkowe, które wykonuję od kilku lat. Są to lampiony, są to chusteczniki, są też dodatki do mieszkań, jakieś świderki, które się dobrze zachowują na wietrze, lampiony większe, mniejsze, zależy co kto lubi. To jest moja pasja, to jest mój odpoczynek, to jest czas, kiedy mogę uciec od codzienności, od problemów, od zmartwień. Poświęcam na to niewiele czasu i każdą wolną minutę poświęcam na to, żeby jakoś to wszystko połączyć, łącznie z obowiązkami domowymi, łącznie z pracą zawodową. No ja od dziecka rysowałam, dużo rysowałam, ale był taki czas po prostu postoju, że nie rysowałam, nie malowałam, no, a od kilku lat postanowiłam zacząć od nowa. Wcześniej zajmowałam się tylko rysowaniem i no, malowaniem kredkami, ale później po troszku próbowałam malować, no i zaczął mi coś tam po troszku wychodzić. No, może nie jestem sławy artystą, ale coś tam. Co najczęściej pani maluje, co panią inspiruje? Kwiaty, twarze, natura. Przez 2 dni wystawcom, jak i przybyłym mieszkańcom towarzyszyły koncerty folklorystycznych kapel. Sieje się, drobny wiesz pole się, sieje się tatarka, dla mego kasztanka. Sieje się tatarka, dla mego kasztanka. Gwiazdą pierwszego dnia jarmarku był zespół Samfingski Trio. O ile się nasz lesie, o ile się bez granic, daj miłości nie ma, to kochanie na nic, daj miłości nie ma, to kochanie na nic.